Dzień dobry, drodzy Państwo, witamy serdecznie na kolejnym naszym webinarze. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym, w jaki sposób, czy i w jaki sposób nowe technologie będą wspierać prawników, czy może będą ich wypierać. Nasz gość specjalny, radca prawny, wykładowca, bloger prawniczy, członek komisji do spraw Legal Tech w Okręgowej Izbie Radców Prawnych i do tego myślę, że możemy w dobrym znaczeniu tego słowa określić influencer prawniczy, Tomek Falak. Tomku, witamy cię serdecznie. Cześć, witajcie. Dziękuję za taką sympatyczną zapowiedź. Tomku, rozumiem, że nie gniewasz się na sformułowanie influencer prawniczy, bo to różnie jest odbierana ta metka influencer, ale chyba prawniczy w tym zbitku jest, wygląda to znacznie lepiej. Trochę to ratuje, bo oczywiście influencerzy, znaczy jest mnóstwo influencerów, którzy są wartościowymi, ciekawymi osobami, ale do świadomości społecznej nieraz przebijają się tacy, którzy coś nabroili, wobec czego trzeba potem się tłumaczyć, że jest się influencerem, ale takim okej. I jeżeli uważasz, no, można powiedzieć, że jestem w pewien sposób influencerem, ponieważ odzywają się do mnie prawnicy i próbują śledzić, w jaki sposób moją drogę i naśladować. Więc tak, no, powiedzmy, że z tym znaczeniem influencerem prawniczym jak najbardziej mogę być. Dzięki, doskonale. Ja z kolei nazywam się Jakub Barwaniec, jestem prawnikiem i CEO Pergaminu. Mamy dużo materiału przygotowanego na dzisiejszy webinar, także nie będziemy zwlekać, tylko zaczynamy. A zaczniemy sobie od tezy, która, czy faktu bardziej, który w jakiś tam sposób wprowadza nas w osłupienie. Według raportu Legal Tech Legalisa z 2021 roku okazuje się, że ponad połowa respondentów tego badania nie rozumie pojęć takich jak legal tech. Więc myślę, Tomku, jeśli jesteś z tym okej, że zaczniemy sobie od tego, żeby wyjaśnić kilka terminów, którymi dzisiaj będziemy się posługiwać, czy to dzisiaj w trakcie webinaru, czy to w ogóle w trakcie tej transformacji cyfrowej obszaru prawniczego w Państwa kancelariach i działach prawnych. Więc zacznijmy sobie od tego, że wyjaśnimy kilka pojęć, które będziemy wykorzystać. Tomku, jeśli mogę cię prosić, krótki komentarz, czterech sformułowań, co one z twojej perspektywy znaczą. Z mojej perspektywy najprościej jest, i pewnie resztę oddam Tobie jako specjaliście, ale najprościej jest oczywiście powiedzieć o legal tech jako technologii wspierającej legal, czyli prawników, tak? Customer centric rozumiem jako skupienie się na potrzebach właśnie klienta. Legal design to, no design, legal, no myślę, że też, jeśli już zna się te dwa angielskie sformułowania, no to jak najkrócej mówiąc, to jest design prawniczy, że tak powiem, obudowa tego, jak to powinno się prezentować. No i automatyzacja też prawnicza w zakresie tego, w jaki sposób potencjalnie miałoby wspierać naszą pracę, mówię naszą prawników, tak, a nie influencerów prawniczych, działania, wskutek których gdzieś technologia wkracza. Te pojęcia w mojej ocenie, to też może pytanie do ciebie albo prośba do precyzowania, ale w mojej ocenie część tych pojęć mieści się niejako w pozostałych. Jasne, jasne. Też tak uważam. Natomiast tutaj jedno uzupełnienie, jeśli chodzi o kwestię legal techu, bo my się spotykamy z dwoma różnymi sposobami interpretacji tego sformułowania. Węższym, które mówi o tym, że legal tech to jest taka technologia, która ma wspierać prawników. Natomiast my zdecydowanie bardziej wolimy się posługiwać szerszą definicją, to znaczy jako technologii, która wspiera procesy prawne, bo nie można stawiać znaku równości między tym i bardzo często procesy prawne w firmach dotykają działów biznesowych. Dlatego warto właśnie uwzględniać, traktować, wychodzić z perspektywy procesu, a nie z perspektywy odbiorcy, bo tak jak chociażby w przypadku Pergaminu, odbiorcą są zarówno prawnicy, ale przede wszystkim działy biznesowe. Ja To myślę, i że tak jest zaczniemy sobie. sytuacja, a pozwól, że jeszcze powiem, to i tak jest sytuacja korzystna, że ty w ten sposób mówisz, wiesz, węższe i szersze rozumienie, bo ja się spotykam z tym i myślę, że można tutaj delikatnie zaspoilerować to, co mamy na dalszych slajdach, że dla niektórych po prostu legal tech to jest synonim podpisywania elektronicznie i tylko tyle. Tylko tyle i aż tyle i czasem po prostu nasi koledzy po fachu zbyt wąsko wręcz rozumieją to pojęcie, nie? Jasne, o tych przejawach wdrożeń legal techowych i tego, jak prawnicy interpretują, jak stawiają sobie priorytety, tak jak wspomniałeś, Tomku, jeszcze powiemy. Ja myślę, że warto by było wszystkim tym z Państwa, dla których i legal tech może być czymś nowym, ale też niekoniecznie siedzą w tematach związanych z inwestycjami VC. To są dane, z których myślę, że w sposób wyraźny wynika, że od legal techu już nie uciekniemy. Znaczy, jak wskazuje już taki stały
trend w ostatnich latach, jeśli chodzi o inwestycje funduszy typu venture capital, które właśnie finansują działania startupów i różnych firm, które zajmują się innowacjami, pokazują, że branża legal techowa cieszy się coraz większą popularnością. I jak oczywiście w 2020 roku mieliśmy tych inwestycji trochę mniej ze względu na pandemię i tym, że inwestorzy raczej w momentach ryzyka wolą trzymać pieniądze przy sobie, no to już widzimy, że dotychczasowy rok, a to są dane zdaje się z listopada, przebiliśmy już próg $1 miliarda inwestycji w legal tech światowo, no więc myślę, że w sposób jasny wynika z tego, że od tego absolutnie nie uciekniemy i tego będzie tylko coraz więcej. Tak, to jest zdecydowanie tutaj tendencja, której się nie przeskoczy i tym bardziej powinniśmy się cieszyć, że znaleźliśmy dzisiaj osoby chętne do posłuchania o legal techu, bo to pędzi i jeżeli zatrzymuje się ktoś z naszych kolegów po fachu w miejscu, no to w zasadzie nagle może się dziwić, że jest niejako wyprzedzany. Technologia pędzi, ludzie za nią starają się nadążyć, również finansowo, więc finanse pędzą. No trend jest, to nie jest przejściowa moda, krótko mówiąc. Jasne. To może zaczniemy sobie teraz od takiej danej i zapytam cię, Tomku, w jaki sposób ty to interpretujesz, bo myślę, że to można interpretować dwojako. Według badania Wolters Kluwer, Future Ready Lawyer, raportu z tego roku, tylko 33% prawników przyznaje, że ich organizacja jest bardzo dobrze przygotowana do radzenia sobie z rosnącym znaczeniem technologii prawniczej. Powiedz, jak ty to interpretujesz? Wydaje mi się, że wynika to w wielu przypadkach z tego, że organizacje serio faktycznie w ogóle są nieprzygotowane, absolutnie, to po pierwsze. Po drugie, no jednak generalnej klauzuli i pojęcia bardzo dobrze i tego, z kim się ktoś porównuje, bo jeśli jakaś, nikomu nic nie ujmując, ale trochę tu się posłuży tak jakimś stereotypem, powiedzmy, jeśli jakaś nieduża, jednoosobowa, zajmująca się rozwodami, kancelaria z Kalisza mierzy się i myśli sobie, no porównuje się pewnie z Deloitte'em, tak, no to myśli sobie, kurczę, no na pewno nie jestem w porównaniu z nimi przygotowany bardzo dobrze, niejednokrotnie nawet nie zdając sobie sprawy, że już w jakiś sposób z tej technologii czy automatyzacji korzysta ten prawnik, więc według mnie ta liczba świadczy o dwóch rzeczach i w zasadzie w tym badaniu można by spróbować doprecyzować to i rozbić. Po pierwsze w istocie świadczy po prostu o tym, że mnóstwo kancelarii czy prawników nie zajęło się tematem i na razie jeszcze ich to nie dopada, ale mogą być bardzo zaskoczeni w perspektywie dwóch, trzech mojej ocenie lat. Po drugie świadczy to też o tym, że właśnie wielu osobom kojarzy się legal tech czy szerzej technologia i jakaś taka automatyzacja z czymś odległym, niedostępnym, dostępnym tylko dla korporacji, dla ogromnych, bogatych i tak dalej, co też nie jest prawdą, o czym świadczy chociażby wasze narzędzie. Ja tutaj do tego, jeśli pozwolisz, uzupełnię jedną rzecz, bo ja z kolei jak zobaczyłem te dane, to stwierdziłem sobie, że jest też pozytywny aspekt w tym wszystkim, tak? Bo tak naprawdę jakby transformacja zawsze rodzi się od tego, że musimy zdefiniować, że mamy gdzieś jakiś problem, tak? A skoro aż 67% prawników myśli, że ich organizacja nie jest bardzo dobrze przygotowana, to znaczy, że jednak mają jakiś obraz, jak to powinno wyglądać modelowo. Ale to jest super ważne, co powiedziałeś, bo zależy oczywiście od tego, z jaką organizacją mamy do czynienia. A powiedz tak pokrótce, jakie są twoje doświadczenia, jeśli chodzi o Polskę? Bo Future Ready Lawyer to jest badanie, które dotyczyło 9 rynków europejskich i Stanów Zjednoczonych. A powiedz, jak to wygląda z perspektywy polskiej? Z perspektywy polskiej moja ocena jest taka, że coraz częściej wygląda to w ten sposób, że mecenasi znajdują sobie tego jednego młodego w kancelarii, jakiegoś aplikanta i mówią, ty masz teraz obowiązek to śledzić, ty masz obowiązek to wiedzieć i ewentualnie masz nas przekonać, żeby to wdrożyć. No i potem następuje sytuacja, w której na przykład taki człowiek wysłany jest przez kancelarię na organizowane przez właśnie moją komisję w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku szkolenie. Ja widzę, że to są studenci na przykład, nie mam nic przeciwko, tak? Tylko mam lekkie przerażenie w tle, myśląc sobie, że teraz ten student ma przyjść i przekonać na przykład trzech partnerów i powiedzieć, to narzędzie jest tego warte. I ja nie jestem przekonany po prostu, czy po pierwsze on będzie umiał to rzeczywiście opowiedzieć tak dobrze jak pierwotne szkolenie, bo oni próbują sobie zaoszczędzić czasu, a tak naprawdę generują problem, w którym ta osoba no, może wywołać zakłócenia i nie sprzedać tego przewagi tego narzędzia w sposób tak samo dobry.
Po drugie, no po prostu, no to jest jednak, mówiąc wprost, ten młody, nie? Więc czy młodego się posłucha? Więc moje obserwacje są takie, że gdyby zapytać się obecnie w wielu kancelariach, czy w ogóle śledzą te trendy, czy coś tam są na bieżąco i tak dalej, to wielu prawników, uspokajając niejako swoje sumienie, a również pytającego, powiedziałoby: tak, tak, my wiemy, coś tam się dzieje, śledzimy. Ale gdyby zadać co do czego i zapytać, jakie stosują narzędzia, albo czy w ogóle je kumają, albo czy rzeczywiście to nie jest tak, że tutaj odpowiada za to ten młody, który niech się bawi, a w sumie nie wiadomo, czy rzeczywiście ma jakieś poważanie, to już mogłoby być, mówiąc wprost, różnie. Ja myślę, że jeszcze może tym z Państwa, którzy, a pewnie większość tego nie wie, Tomku, bo są takie dwa główne obszary działania prawników, prawda? Pierwszy to są prawnicy kancelaryjni, drugie to są działy prawne wewnętrzne, czyli prawnicy in-house. Powiedz, która perspektywa tak. patrzenia na te problemy legal-techowe jest Ci bliższa? Mi jest bliższa samodzielna kancelaria, jestem też samodzielną kancelarią, mam też załogę swoją i tak dalej. Jest nas mniej więcej, zależy jak liczyć, ale czwórka, piątka. W każdym razie ja nie jestem reprezentantem, powiedzmy, działów prawnych, więc tutaj ich perspektywę nie podejmę się, żeby reprezentować samodzielnie, aczkolwiek w wielu aspektach ona jest zbliżona. Natomiast z pewnością więcej mogę powiedzieć z perspektywy siebie jako człowieka, który po prostu samodzielnie prowadzi kancelarię specjalizującą się w technologii, internecie itd. Jasne. Ja myślę, że tutaj bardzo ważną rzeczą, którą powiedziałeś, jest to, bo z tym się często zderzamy, że prawnicy często myślą, że legal tech, wdrażanie automatyzacji, to jest domena wielkich organizacji. Tak, i to tak. jest niesamowite, co mówisz, że ty jesteś tym kagankiem oświaty, reprezentującym jednocześnie perspektywę małej organizacji, w której też legal tech może znaleźć swoje miejsce. Jak najbardziej, no właśnie ja wspieram się tego typu narzędziami, które gdzieś tam wiele rzeczy automatyzują i jestem zdania, że warto po prostu te możliwości nagłaśniać dla naszych kolegów o fachu, bo w przeciwnym przypadku, no tak jak mówiłem w sumie na początku, tak, oni się mogą zdziwić, że już jest za późno, bo w momencie, gdy na przykład zajmą się tym za te, ja oceniam, ale to tylko moja ocena, żadne badania, za te 3 lata, jak się za to zabiorą, to po prostu poświęcą na to rok, więc minie powiedzmy 4 i już naprawdę są mega, mega do tyłu i może to być już nie do nadrobienia, nie? Więc wydaje mi się, że warto jest śledzić, co się dzieje, chociażby w tym kontekście, że śledzić, co się dzieje dosłownie, a nie, to nie znaczy, że natychmiast wszystko kupować i wdrażać i tak dalej, ale wiedzieć, że być może w mojej konkretnie branży tutaj coś jest przydatnego, być może w mojej niszy, być może gdzieś tutaj coś się da wykombinować. Jasne, to zerknijmy w takim razie, jakie są dwa główne trendy. Tutaj znowu posiłkujemy się raportem Future Ready Lawyer i badanie dotyczyło akurat dla tego przypadku głównych trendów, jakie są właśnie wymieniane przez prawników, które będą napędzać transformację w ich organizacjach w ciągu najbliższych 3 lat. I tutaj respondenci z tą samą skutecznością wskazali na, po pierwsze, właśnie na kwestię legal tech, rozumianego, jak się domyślam, właśnie jako wsparcie dla prawników, ale też, co z naszej perspektywy jest bardzo istotne, właśnie jako narzędzia, które służą do radzenia sobie ze wzrostem ilości i złożonych informacji i złożoności informacji. Tak. Powiedz, Tomku, jak ty na to patrzysz, bo my jakby budujemy swoje narzędzie właśnie jako narzędzie legal techowe data driven, czyli staramy się, żeby wspomóc organizacje po pierwsze w tym, żeby zdały sobie z tego sprawę, że w ogóle część danych, które mamy w umowach, mogą być wykorzystane przez technologię właśnie do automatyzacji. A powiedz, jak ty na to patrzysz, na zestawienie tych dwóch kategorii ze swojej perspektywy, właśnie narzędzi legal techowe, które mogą wesprzeć nas w radzeniu sobie z tymi danymi? No tutaj właśnie temat tego, że te dane przyrastają no w postępie geometrycznym, przerażającym. Miałem okazję wypowiadać się na przykład właśnie dla Wolters Kluwer, tylko dla innego raportu, a mianowicie dla raportu, w zakresie orzecznictwa. Geometryczny przyrost orzecznictwa, który powoduje, że w tej chwili nie da się tego dosłownie opanować. Ja tam podawałem przykłady, ile czasu trzeba by poświęcić na to, żeby jako prawnik rzeczywiście być w istocie bez wspierania się automatyzacją na bieżąco i to jest po prostu dłużej niż doba, więc nie jest to wykonalne. Chyba, że posłuży się jakimiś tutaj narzędziami automatyzującymi, tak jak na przykład właśnie w narzędziu Lexa jest kompas orzeczniczy, który jakby gromadzi trochę bardziej do siebie nawzajem te orzeczenia i właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji to
automatyzuje. Dlatego mi się wydaje, że to jest nie przypadek, że te 77% tu i tu się przejawia, bo po prostu to są te same, że tak powiem, zagrożenie. W drugiej kropce widzimy zagrożenie, a w pierwszej widzimy trochę rozwiązanie. Wydaje mi się, że to może nie były dosłownie te same osoby, które zaznaczyły, chociaż też bym się nie zdziwił, tylko to są osoby, które widzą po prostu, że to się w jakiś sposób mogłoby wiązać. Przyrasta nam liczba orzeczeń, przyrasta nam liczba umów, przyrasta nam liczba regulaminów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest w trakcie przetargu, który w sposób automatyczny będzie wyłapywał, przeczesywał internet i wyszukiwał klauzule niedozwolone. To znaczy nie on jest w takim przetargu, tylko w przetargu na takie narzędzie. No ale no, prędzej czy później ten przetarg ktoś wygra, narzędzie może będzie niezłe, zobaczymy oczywiście. No ale wszyscy, włącznie nawet z urzędnikami, po których stereotypowo rzecz biorąc spodziewalibyśmy się tego może najmniej, gdzieś wspierają się tym, żeby jak najwięcej tych złożonych informacji licznych typu pojawiające się setki dziennie nowe regulaminy stron internetowych opanować i wspierają się przy tym właśnie jakąś tam technologią do przeczesywania, do gromadzenia, do analizy, do sztucznej inteligencji, do porównań itd. Tomku, a powiedz, bo opowiadasz o różnych narzędziach, które albo wykorzystujesz sam, albo o których słyszysz. I powiedz mi, czy, może to będzie takie prowokujące pytanie, czy w jakikolwiek sposób to wykorzystanie narzędzi zabrało ci pracę? Nie, to zdecydowanie nie. Domyślam się, że tutaj przez prowokujące pytanie rozumiesz to, że skrywa w sobie jakieś obawy naszych niektórych kolegów po fachu. Wręcz przeciwnie, ono po prostu mi zabrało niejednokrotnie jakieś rzeczy powtarzalne, żmudne, rutynowe. Niejednokrotnie mi pomogło, bo na przykład pozwoliło przypomnieć sobie, że jakiś tam content posiadam na przykład, tak, jeżeli to było narzędzie, które opanowywało, że tak powiem, mój ogrom mojego know-how. Nie miałem nigdy poczucia, że zabrało mi pracę, tylko miałem ewentualnie poczucie, że ją w jakiś sposób usprawniło i że pozwoliło mi mocniej skupić się na pracy takiej stricte kreatywne i tym bardziej, że ja, no właśnie tak jak mnie przedstawiałeś, ja się zajmuję nie tylko tym, że mam kancelarię, więc niejednokrotnie moja praca kreatywna typu tworzenie artykułu, czy tworzenie wystąpienia, czy występowanie, tak jak chociażby w tej chwili, jest równie istotna w ciągu powiedzmy przeciętnie jednego miesiąca, więc nie miałem też takich poczuć. Natomiast no tutaj dodam jako taką ewentualne ryzyko, może to spowodować ta technologia, że coraz częściej nasi klienci, będąc świadomymi tej technologii, przestaną nam dowierzać w to, że rozliczenie nasze godzinowe i że przez 3 godziny żeśmy coś przeglądali, skoro będą wiedzieli, że automat mógł to zrobić. Więc jest tutaj ryzyko dla tych z naszych kolegów po fachu, którzy rozliczają się godzinowo, a zwłaszcza dla tych, którzy, no powiem to wprost i brzydko, którzy trochę tutaj manipulują, jest ryzyko, że ukróci się to, bo klient sobie powie, no stary, no przecież to widać, że ty byłeś w stanie to zrobić w 2 kliknięcia i to nie są lata 90., żebyś mi tutaj kręcił, że rzeczywiście to wszystko przewertowałeś albo to wszystko przegrzebałeś, tylko masz pewnie jakieś narzędzie, które robi to za ciebie, a jeśli tego narzędzia nie masz, to ja idę do palaka, bo nie ma. Jasne, no właśnie, bo to jest też istotne, prawda, że to pewnie też jeszcze sobie opowiemy w dalszej części webinaru, natomiast jest coraz większy nacisk, coraz większa presja ze strony klientów na to, żeby optymalizować te procesy i wykorzystywać technologię i też sobie o tym wspomnimy, jak to wygląda na danych, jeśli chodzi o te raporty. A powiedz, bo wrócimy teraz z takiej perspektywy trochę fatalistycznej, to znaczy, że ten prawnik musi się dopasować, no bo jak się nie dopasuje, to zaraz może zostać w jakiś sposób wyparty albo ktoś zgłosi do konkurencji. A powiedz, czy ty uważasz, że prawnik może być impulsem w transformacji całej organizacji? Uważam, że naturalnie, że może być, natomiast no, z moich doświadczeń nie jest tą osobą, która w istocie najczęściej nią jest. To się zdarza, to kwestia jest jakby tego, na ile w takim jakby mentalnie usztywnionym gorsecie ten prawnik przebywa, natomiast jeśli ma jakieś takie podejście bardziej patrzące w przód, a zwłaszcza jeśli ma jakiś dodatkowy background, jeśli jednocześnie ma regularną styczność z jakąś branżą, która jest znacznie nowocześniejsza niż prawnicza. Czyli często to są prawnicy, którzy na przykład siedzą w IT i myślą sobie, Jezu, oni tam naprawdę robią te wszystkie agile cuda, wszystko jest ta druga rzecz zautomatyzowana i próbują chociaż częściowo te rozwiązania przełożyć na nas. Ja na przykład tak czasem patrzę. Czasem też tak patrzę, gdy współpracuję z branżą marketingową. Mnóstwo moich klientów to właśnie marketerzy, którzy też automatyzują niejednokrotnie tę swoją pracę
I znów mam takie poczucie, że a jak to się ma do sytuacji, w której ja dostaję skan podpisanego odręcznie maila i na tym podpisie jest napisane proszę skierować do Tomasza Polaka, nie? Więc czasem są momenty, w których ja po prostu myślę sobie, Boże, wydrukowali maila, położyli komuś na biurku, ktoś napisał do Polaka, zeskanowali maila i wysłali do mnie. Przecież to jest nie do wiary po prostu, a tobie akurat jak komu nie trzeba tłumaczyć, jak można by to CRM-ować, usprawnić i również w zakresie podpisu i tak dalej, więc prawnik może być tym impulsem, zwłaszcza w mojej ocenie prawnik, który ma jakiś background, styczność z branżą sprawniejszą, nazwijmy to, nowocześniejszą, czy jak tam to nazwać, aczkolwiek też mam takie poczucie tutaj przynajmniej z moich doświadczeń, że częściej ta inicjatywa wychodzi jednak od kogoś innego. Jasne. Ja tylko Tomku pozwól, że na chwilkę odejdziemy od głównego flow dyskusji i mam tutaj prośbę o to, żeby zapowiedzieć ankietę, żeby też Państwa troszeczkę mocniej wciągnąć w nasz webinar i żeby po prostu lepiej Państwa poznać i też dopasować to, o czym opowiadamy do Państwa potrzeb. Natomiast w międzyczasie ja też podzielę się swoją perspektywą, bo my, szczerze mówiąc, głównie współpracujemy z działami prawnymi, a nie z kancelariami i widzimy, że jeśli chodzi o impuls do transformacji, to mimo, że to dotyczy, bo my zajmujemy się automatyzacją umów, więc to są procesy prawne, którymi często ownership ma właśnie dział prawny, to jednak ten impuls wychodzi z działu biznesowego. I nawet ostatnio przy okazji innego wydarzenia organizowanego przez The Hard miałem okazję rozmawiać z przedstawicielem naszego klienta, z Radkiem Michalakiem z Volvo i Radek wspomniał, że z jego perspektywy bardzo dobrze, że ten impuls wypłynął z biznesu, bo dzięki temu dużo łatwiej było przekonać biznes do tego, żeby z takiego narzędzia korzystać. A on miał takie obawy, że jeżeli to wyszłoby z działu prawnego, to biznes by się na to nie zgodził. Powiedz tak na gorąco, jak ty na coś takiego się zapatrujesz, bo ja gdzieś tam widzę problemy z tego typu podejścia, znaczy nie chodzi mi absolutnie o podejście biznesu, tylko z takim stereotypowym przekonaniem, że prawnik niedobrze rozumie biznes, niedobrze rozumie proces biznesowy, więc narzędzie, które zaproponuje, będzie ułatwiało jemu pracę, a nie biznesowi. Mhm. Ciekawa perspektywa, o której powiem szczerze, dotąd nie miałem okazji myśleć, więc rzeczywiście moja odpowiedź, której ci udzielę, będzie w istocie na gorąco. Zacznę może od tego, że wydaje mi się, że w tym myśleniu, że prawnik nie zawsze rozumie biznes, no jak w każdym stereotypie jest ziarno prawdy. To znaczy nie wziął się niestety znikąd i niejednokrotnie prawnicy nie rozumieją biznesu albo w pewien sposób próbują go spowolnić. Znaczy najczęściej prawnik się kojarzy z tym, że spowalnia biznes, że ostatnio to taka na marginesie anegdota, ale może też pasująca. Ostatnio ktoś wykładałem na jednej uczelni i oni mnie pytają, i co z, to znajomi, co z tą umową, którą mieliśmy podpisać z tobą jako wykładowcą, a ja napisałem im, no znacie to, utknęła u mnie w dziale prawnym. I oni powiedzieli, że absolutnie to znają i że klimat, w którym coś utknęło w dziale prawnym na 2 tygodnie i cała procedura wisi na tym, żeby mecenas spojrzał, jest im znana i nie tylko im. I rzeczywiście utykanie rzeczy w działach prawnych nie wzięło się znikąd i przez to też ocena, że prawnicy nie zawsze rozumieją biznes, czy nadążają za nim w takim dosłownym rozumieniu słowa nadążają. Myślę, że jest ryzyko, rzeczywiście, tak zastanawiając się dalej, myślę, że jest ryzyko, że przez to, że prawnik zaproponuje jakieś narzędzie, nie do końca będzie skłonny klient uwierzyć, że jakby to powiedzieć, że ono rzeczywiście usprawni robotę również klientowi, a nie tylko prawnikowi. Natomiast myślę również, że jest to kwestia po prostu wzajemnego zaufania, to znaczy jeśli ten prawnik wcześniej rzeczywiście już przekonał klienta, że on jakby ogarnia takie rzeczy, że ten prawnik na przykład daje się dodać do CRM-a i być na bieżąco z tematem, tak? Że ten prawnik jest tam w zanadrzu i automatyzuje, no to może się okazać, że jest na to szansa. Wydaje mi się, że tutaj odpowiedź będzie klasycznie prawnicza, czyli to zależy, o ile ustawa nie stanowi inaczej, co do zasady, tak? Pusza tempu serio, ale to zależy w tym przypadku nie od ustawy, tylko od istniejącej dotychczas relacji z tym prawnikiem i na ile to jest osoba zaufana, której ufa się nie tylko, że jest specjalistą i dysponuje wiedzą prawną, a na ile jest to rzeczywiście zaufanie w takim znaczeniu, że ta osoba daje od siebie więcej i dla tej organizacji chce więcej niż tylko odbębnić swoje sprawdzenie umowy i rzeczywiście jej zależy na szerzej rozumianym dobru biznesowym tej organizacji.
Jasne. A powiedz, Tomku, jak ty zapatrujesz się na taką rzecz? Bo z tym często też mamy my do czynienia. To znaczy, że jest w organizacji wola zmiany procesu, automatyzacji, wdrożenia jakiejś technologii, która ten proces usprawni, ale jednocześnie nie idzie nic za tym poza wolą. To znaczy, krótko mówiąc, nie ma zarezerwowanych zasobów, zarezerwowanego budżetu na to, żeby to przeprowadzić. Powiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy ty się z czymś takim też spotykasz? Spotykam się absolutnie z czymś takim i no chociażby trochę już zahaczyłem o ten temat, mówiąc, że przychodzi młody i mówi, zróbmy to i to, ale nie ma siły przebicia, żeby przekonać osoby bardziej decyzyjne, jakichś partnerów czy coś takiego. Albo zdarza się scenariusz też niejednokrotnie, że przychodzi, że na jakimś szkoleniu przewinie się, czy spotkaniu przewinie się ten właściciel kancelarii, powiedzmy, główna osoba decyzyjna. Ja cały czas oczywiście na bardziej siłą rzeczy posługuję się przykładami kancelarii niż działów prawnych. Przychodzi i próbuje przekonać załogę, ale właściwie nie próbuje przekonać, złego sformułowania użyłem. Przychodzi i mówi, od dzisiaj będziemy używać czegoś tam. Od dzisiaj używamy pergaminu, powiedzmy, nie? Już przyczepimy się do was. Od dzisiaj używamy pergaminu. I ci ludzie w sumie nie wiedzą po co, nie wiedzą dlaczego, nie wiedzą, że odniosą z tego jakąś korzyść. Z ich perspektywy to jest kolejna fanaberia szefa, widzimisię, które mają zrobić. Próbują, logują się, załóżmy, nie chcę tu celować w ogóle w UX z waszego narzędzia, tak? Ale no coś tam próbują, mówią, ja tego nie rozumiem, to jest bez sensu. W końcu dwóch, trzech spośród tych pracowników bąknie szefowi, że to narzędzie jest bez sensu i on mówi, no nie będę się kopał z koniem, nie? Jeżeli nie chcą, to nie chcą. I nie jest ostatecznie wdrożone to narzędzie, a wszystko sprowadza się do tego, że zabrakło komunikacji. Być może też budżetu, ale myślę, że przede wszystkim komunikacji, przekazania, ujawnienia tego, że to ma sens, że to daje cel, ma cel, jaki jest cel, że ten cel jesteśmy w stanie osiągnąć, że wymaga to może, jak każda zmiana, lekkiego chaosu przez moment, bo zawsze tak jest, że liczę się, ja jako przewodniczący liczę się z tym chaosem, bo na przykład nie obrażę się za komunikat, że oj, dostałem to chwilę później, co miałem dostać, bo akurat jeszcze tam, nie wiem, przeklikiwałem się przez narzędzie i nie mogłem tej funkcji, nie? Więc w takim układzie, jeżeli to wszystko by było jasne, że ja się nie obrażę, że jest na to kasa, jest na to budżet, jest na to ochota, jest cel, no to myślę, że ma to większy potencjał niż jakbym ja wjechał teraz i powiedział wszystkim w swojej załodze, że jasne, dzisiaj używamy takiego, a nie innego narzędzia i oni nie wiedzą w sumie po co i być może jak ja tylko pójdę po pizzę, to się zbuntują. Super. Ja myślę, że jeszcze dodamy tutaj jedną rzecz na potwierdzenie naszych słów, żeby nie było, że kierujemy się stereotypami albo że jesteśmy gołosłowni. No to według raportu Gartnera, czyli no jednej z największych firm doradczych zajmujących się adopcją technologii do różnych celów strategicznych, zdecydowanie widać, że poniedziały prawne są tą siłą napędzającą nawet automatyzację umów, tak? Nad czym najczęściej jednak działy prawne sprawują pieczę. I najczęściej właśnie ten impuls wychodzi od grup operacyjnych, od sprzedaży, dopiero na trzecim miejscu działów prawnych, a na czwartym miejscu od razu po działach prawnych są HR-y, czy stosując bardziej oldschoolowe sformułowanie, kadry i płace. I to myślę, że możemy zamknąć taką klamrą tą część, że faktycznie tak to wygląda, a nie musiałoby wcale tak wyglądać. Możemy też ją skomentować w ten sposób, że zwróćmy uwagę na właśnie tę kolejność, że jest to kolejność od podmiotów mających największą styczność ze wnętrzem firmy do podmiotów mających z nią styczność najmniejszą. Czyli też trochę to potwierdza chyba moją teorię, że im bardziej powiedzmy ten prawnik czy dział prawny jest bliski czemuś na zewnątrz, tym większa szansa, że kimś takim będzie. No ale tym bardziej sprzedażowcy, których robota polega na tym, żeby kontaktować się z ludźmi z zewnątrz. I tym sposobem też nie dziwi mnie to, że to oni na przykład działy sprzedaży szybciej inicjują tego typu automatyzację niż prawnicy, którzy może nie, których te bolączki nie dotykają, którzy nie mają też tego porównania, nie? A powiedz, czy ty się zgadzasz z taką tezą, jak na tym slajdzie, że to trochę jest wybór prawnika, czy on będzie pchał tę transformację w swojej organizacji, czy po prostu stanie się jej przedmiotem, a nie podmiotem? Wiesz co, na ten moment jesteśmy w takim, w mojej ocenie, jeszcze basicowym, startupowym stadium całego legal techu, jeszcze nadal, że mimo wszystko każdy, może nie każdy, ale naprawdę zdecydowana większość w tej chwili prawników decydujących się na skorzystanie z jakiegoś rozwiązania legal techowego
będzie w pewnym sensie tak zwanym early adopterem, który może być jednocześnie, czyli early adopterem, czyli z tłumaczeniem z angielskiego, tym jednym z pierwszych użytkowników, który może potem zachęcić dalszych, albo podpowiedzieć producentom, że coś jest tutaj jeszcze do poprawki i tak dalej, nie? Takim powiedzmy między testerem a influencerem. W tej chwili wielu spośród prawników jest early adopterem, bo wiele z tych narzędzi po prostu jeszcze nie jest narzędziami, które istnieją, nie wiem, 10-20 lat, nie? Wobec czego moja ocena jest taka, że w tej chwili włączając się w ten nurt, staje się jego, no nie powiem bohaterem, bo to jest słowo, w którym się pojawia, że jest się bohaterskim, ale współtwórcą. Więc na pewno prawnicy, którzy w tym momencie włączą się w te działania, stają się współtwórcami tej transformacji i mają w niej swój udział. Mogą zwerbować do niej kolejne osoby, mogą dzielić się uwagami i ulepszać te narzędzia, ponieważ jeszcze na ten moment w miarę indywidualny kontakt mają z twórcami narzędzi ze względu na swoją liczebność, tak? Natomiast w przeciwnym przypadku, no, scenariusz, do którego już wracam po raz kolejny, czyli nie robiąc nic, prawdopodobnie przekonamy się, że wkrótce z tej autostrady będzie lepiej, żebyśmy zeszli, bo inaczej ktoś nam w plecy wjedzie. Przejdźmy teraz może do właśnie tej perspektywy, o której wcześniej rozmawialiśmy, to znaczy tym, w jaki sposób ta transformacja cyfrowa wygląda w działach prawnych i w jaki sposób wygląda w kancelariach. I tutaj myślę bardzo ciekawe dane znowu z raportu Woltersa Future Ready Lawyer i zgodnie z tymi danymi wygląda na to, że większa jest świadomość prawników kancelaryjnych odnośnie konieczności zwiększenia inwestycji na technologię niż w działach prawnych. Powiedz, jak ty interpretujesz te dane? Interpretuję je w ten sposób, że kancelarii po prostu przybywa, tak? Od 2009 prawników jest dwa razy tyle. W związku z czym przybywający na rynek co roku w tysiącach adwokaci, radcowie i tak dalej, odpalający swoje indywidualne działalności, natychmiast myślą, że trzeba tutaj w jakiś sposób się wyróżnić albo zautomatyzować, albo to ułatwić i tak dalej. W kontrze do tego natomiast są działy prawne, również działy prawne, które nie, jak to nazwać, które nie potrzebują nawet, dosłownie mówiąc, nie potrzebują, a już na pewno nie rozglądają się za automatyzacją. Więc myślę, że w kancelariach jest tak, że po prostu ta walka rynkowa trochę wymusza większe bycie na bieżąco, rozglądanie się i orientowanie, a dział jakiś prawny takiej firmy, szukam jakiejś, która można obrazić, ale delikatnie. O, niech będzie. Dział prawny jakiejś elektrociepłowni, tak? Nie celując żadną. No dział prawny elektrociepłowni prawdopodobnie nie ma potrzeby oglądać się specjalnie za innowacjami w porównaniu z tym młodym wilkiem, prawnikiem, który świeżo co wszedł na rynek i musi to robić, bo inaczej zostanie jakby pokonany. Więc to jest moja refleksja na ten temat, aczkolwiek jeszcze dodam jedno. W mojej ocenie to nie jest też jakaś drastyczna różnica, 63% a 57%, więc mimo wszystko te liczby są porównywalne. Wiadomo, jedna jest większa i podzieliłem się z tobą swoją tezą, z czego to wynika, ale nie jest to jakaś teza, którą tutaj będę bronił do końca, bo po prostu ostatecznie jednak ta różnica nie jest aż taka duża. Ja się absolutnie z tym zgadzam, że ta różnica nie jest duża, natomiast ja jeszcze może się podzielę swoją refleksją, jak zobaczyłem te dane i moim zdaniem tutaj źródła tych danych mogą być dwa. Że po pierwsze może być tak, że już w tym momencie działy prawne mają na tyle wysoko postawione poprzeczki, jeśli chodzi o te budżety na przyszłe lata, że nie planują ich zwiększać, tak? Albo jest to połączone po prostu z tym, że są w innym miejscu niż kancelarie prawnicze. Jeśli chodzi o cyfryzację, znaczy już są w jakiś sposób dalej, bo chociażby to, o czym mówiłeś, że prawnicy in-house bardzo często współpracują już na jakichś toolach, które są wewnętrznie wdrożone w organizacjach, czy to w systemach klasy CRM, czy to jakichś różnych narzędziach do komunikacji i do optymalizacji procesów. To jest, wydaje mi się, pierwsza rzecz, ale druga rzecz, która jest moim zdaniem też istotna, wynika z modelu biznesowego działania jednych i drugich. To w cudzysłowie, jeśli chodzi o model biznesowy działu prawnego, ale myślę, że do tego to możemy sprowadzić. No bo prawnikom kancelaryjnym zdecydowanie bardziej zależy na produktywności, bo produktywność kancelarii prawniczych wpływa bezpośrednio na ich przychód. Więc krótko mówiąc, jeżeli coś jestem w stanie załatwić szybciej, to po prostu zarobię na tym więcej. I wydaje mi się, że działom prawnym trochę brakuje takiej marchewki.
Tak, to znaczy one są, nie są rozliczane z ilości załatwionych spraw, one są tylko, tutaj znowu stanę myślę w obronie działów prawnych, to znaczy one nigdy, nikt im nie gratuluje, tak? Znaczy działy prawne są najczęściej przedmiotem krytyki w momencie, kiedy biznes zbyt długo czeka na reakcję po stronie działów prawnych. Bo tak? utknęło, To wiadomo. Jest ukryte w tym modelu biznesowym w pewien sposób. No, czyli to też się trochę pokrywa. Chyba myślę, że można zaryzykować, że to, co powiedziałeś przed momentem, trochę jest rozbudowaniem mojej, że tak powiem, teorii elektrociepłowni. Tak, tak, dokładnie. Jestem zdecydowanie za, a wydaje się, że z perspektywy przynajmniej naszego narzędzia, to właśnie działy prawne mogą być największym beneficjentem. Tak jak wspominałeś, automatyzacja niskopoziomowych zadań, znaczy tam, gdzie nie musimy, gdzie prawnik nie musi wchodzić, gdzie nie musi przykładać swojej ręki, tylko może oddać zadania technologii, a jednocześnie skoncentrować się na tych rzeczach, które dają największy lewar, największy impact jego organizacji. Właśnie tak. Po to, no bo dokładnie, bo nikt nie będzie prawnikowi gratulował tego, że zweryfikował kolejną powtarzalną umowę, która jest w organizacji, ale jeżeli na przykład tworzy jakąś politykę prawną, politykę compliance'ową, która uchroni tę firmę przed jakimiś dużymi stratami w przyszłości, to już zdecydowanie taki prawnik pewnie na gratyfikację może liczyć. Tak, 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 to prawda. Tutaj jeszcze trochę danych zebranych właśnie jeśli chodzi o kwestie działów prawnych. Może sobie porozmawiajmy trochę o tych danych. Więc pierwsza kwestia to są te największe zmiany, które działy prawne przewidują w najbliższych 3 latach, jeśli chodzi o te miejsca, w których technologia może ich wpływać. To właśnie, to trochę przecząc temu, o czym przed chwilą powiedziałem, no to właśnie działy prawne twierdzą, że na pierwszym miejscu jest właśnie kwestia produktywności, większego nacisku na innowacje. Trudno ocenić, czym jednoznaczny jest ten większy nacisk na innowacje, bo to trochę takie pustosłowie, ale widać też po tych danych, że już same działy prawne rozumieją, że ta produktywność musi być po prostu większa, bo jeżeli tej produktywności nie będzie, no to zaraz taki szef firmy zastanowi się nad tym, po co w ogóle ten dział prawny nam jest. Tak? Tylko wiesz, tutaj mamy też ryzyko obarczenia pewnym błędem poznawczym, błędem ankietowym, no bo wyobraź sobie, że dostajesz ankietę do badań, które nazywają się Future Lady Lawyer i czy przypadkiem nie zaznaczysz w takim razie, że twoje najbliższe plany to większy nacisk na innowacje. No myślę, że jednak zaznaczysz, więc tutaj jest ryzyko, że to trochę jest obarczone właśnie ankietowo-poznawczym pewnym błędem i gdyby nie było jasne, że to jest badanie tego typu, to być może to byłoby jednak wymienione w dalszej kolejności, albo na przykład gdyby na Wabia, że tak powiem, w tym badaniu do wyboru dać, że no, zwiększyć liczbę klientów, to by wybrali zwiększyć liczbę klientów, a nie nacisk na innowacje, nie? Masz rację, absolutnie masz rację, w pełni się zgadzam, ale wiesz co, bardzo ciekawa jest ta druga dana, która została wrzucona na ten nasz slajd i ona jakoś otworzyła mi oczy, mimo że zdawałem sobie świetnie z tego sprawę, w jaki sposób działy prawne działają, ale to jest bardzo ciekawe, znaczy, że działy prawne w większości, to przeważającej większości 82% respondentów, jak widać, twierdzą, że one już w momencie, kiedy poszukują kancelarii współpracujących z tymi działami prawnymi, to one już zwracają bardzo mocno uwagę na te technologie. Czy ty możesz się w ogóle do tego odnieść? Bo to uważam, że jest super ciekawe. Myślę, że najlepszym odniesieniem do tego się przeze mnie będzie prosty fakt, a mianowicie w momencie, gdy zmieniłem stronę internetową, znalazła się tam również zakładka, na której wylistowana jest, jakiej technologii używam. Więc ja oszczędziłem researchu poszukujących kontaktu ze mną, ewentualnie działom prawnym. Jeżeli spotkam się z pytaniem, a spotykam się w istocie, to prawda, czy coś tam się wspieram technologią i tak dalej, to nawet nie będę tu robił wykładu, rozpisywania się, tylko mam zakładkę na stronie kancelarii, cyfrowa kancelaria, gdzie po prostu jest mowa, co w jakim celu jest przeze mnie używane. Więc moim najlepszym odniesieniem jest, wydaje mi się to, że jestem zdania, że ten trend będzie, że te liczby będą się tylko zwiększać, tym bardziej, jeżeli pozwolisz, to trochę ci skradnę prowadzenie, ale tylko odrobinę, to znaczy chcę odnieść się od razu do tej liczby 91%, tylko w jednym kontekście. Ja pamiętam, ponieważ przywoływałem to w swoich wystąpieniach kilkukrotnie, ja pamiętam, że w Future Lady Lawyer 2020, czyli rok wcześniejszym, ta liczba, która tutaj widnieje 91%, wynosiła wówczas 81%. Czyli mogę też tutaj powiedzieć, że wprost patrząc, rok do roku badania
te same, zwiększają tę liczbę o 10 punktów procentowych, czyli zwiększa się po prostu liczba osób, która będzie, no która będzie, to już ci powiem w swoim imieniu, prawników korporacyjnych prosi lub planuje poprosić kancelarię, z którymi rozważa współpracę, o opisanie technologii wykorzystywanej w celu osiągnięcia większej produktywności i wydajności. Więc ta liczba deklarowanych zapytań się po prostu też, mogę wprost powiedzieć, że zwiększa i jesteśmy w stanie to udowodnić, sprawdzić przez porównanie z raportem z roku 2020, tam była liczba 81%, jestem tego niemalże pewien, bo po prostu wspominałem o tym na swoich kilkukrotnie wystąpieniach. A powiedz, czy twoimi klientami też bywają prawnicy? To znaczy, czy to jest tak, że działy prawne również outsourcują ci jakieś tematy, czy ty pracujesz bezpośrednio z biznesem? Prawnicy również, w dwóch kategoriach. Po pierwsze, są to rzeczywiście, tak jak już zasygnalizowałem dzisiaj, prawnicy, którzy chcą, żeby trochę ich wdrożyć w marketing i tak dalej, także tacy, którzy uważają, że moja droga jest dla nich ciekawa, tak? Tutaj może tylko zasygnalizuję, bo nie mówiliśmy o tym, bo dzisiaj kładziemy nacisk na to, że jestem osobą jakby w tych technologiach się obracającą, ale ja byłem na okładce gazety, ja byłem w Dzień Dobry TVN, moje billboardy z moim logo wisiały w Gdyni, dwa tygodnie temu wypuściłem książkę i ta książka jest w Empikach i tak dalej, więc jestem kojarzony, rozpoznawalny i ludzie, niektórzy pewnie są i tacy, co zazdroszczą, to inny temat, ale są i tacy, którzy po prostu nie ukrywają, że chętnie by ze mną porozmawiali również na ten temat, jak ewentualnie tę moją drogę powielić. Więc interesuje ich moje know-how trochę marketingowe, trochę prawnicze, trochę technologiczne. To jest pierwsza grupa. Na przykład stosunkowo niedawno prowadziłem, jeszcze tylko mi się przypomniało, prowadziłem właśnie z takiego zakresu szkolenie dla Okręgowej Izby Radców Prawnych, ale we Wrocławiu, a nie u siebie, bo oni mnie o to poprosili, gdy jedna z dziewczyn tam po prostu to usłyszała. Drugą natomiast grupą jest biznes i działy prawne również, ale w znaczeniu takim, że jest to firma na przykład, wiesz, powstała w latach 90., klasyk na etapie boomu, wraz z nią od początku jest prawnik, ten prawnik no już w tym momencie ma powiedzmy 50, 60 i ten prawnik jasno stawia sprawę, że on nie odda mi, że tak powiem, tej firmy, zresztą ja takich intencji też nie mam, ale on mówi, panie Tomaszu, okej, te RODO, czy tam te prawa autorskie, to pan nam zrobi, nie? Bo ja już, albo ten internet, bo ja musiałbym się dowiedzieć, co to jest w ogóle ten Instagram, dobra, to pan nam zrobi i ja tutaj jakby to pod pana, że tak powiem, zdeleguję. Stała obsługa spółki w zakresie KRS-u, w zakresie umów z pracownikami nadal jest moja, ale chciałbym po prostu zamiast się tego uczyć, wdrażać, skorzystać z tego, że pan w tym zakresie po prostu jest specjalistą. Więc mam styczność z specyficznymi grupami prawników, to znaczy takimi, którzy chcą po prostu powielić jakby moją drogę, nie wiem jak to nazwać, marketingową, oraz takimi, którzy uważają, że lepiej skorzystać z mojej specjalistycznej wiedzy, tak jakby po prostu, nie wiem, ortopeda odesłał do dentysty, nie? Pozwól, że przejdziemy teraz do kwestii tych obszarów, gdzie planowane są te największe inwestycje. Przejdźmy sobie wspólnie przez to i bardzo chętnie cię zapytam, jaka jest twoja perspektywa patrzenia na to. Czyli po pierwsze, działy prawne widzą potrzebę przyspieszenia procesu sporządzania czy recenzowania dokumentów i umów. Druga kwestia to automatyzacja w obszarze dokumentów i umów. Dla mnie te dwa tematy się w jakiś tam sposób pokrywają. Ten trzeci jest zupełnie odrębny, bo on, jak rozumiem, dotyczy głównie zgromadzeń organów, prawda? Czyli tak. Domyślam się, że nie chodzi o Microsoft Teams, tylko bardziej narzędzia, które pozwolą na to, żeby zebrało się zgromadzenie wspólników, oddało swoje głosy i podjęło uchwały. Przede wszystkim, żeby zachować tajność. Jasne, jak najbardziej. Czwarty obszar to z kolei workflow i automatyzacja procesów. To myślę, że też częściowo pokrywa się z automatyzacją umów. No i ostatni temat to tak naprawdę zarządzanie przepływem dokumentów i umów. Widzimy, że cztery z tych pięciu tak naprawdę dotyczą dokumentów prawnych czy właśnie tego obszaru umów. Jak ty się na to zapatrujesz? Dlaczego właśnie prawnicy uważają, że tym obszarem, który wymaga największej optymalizacji jest ten obszar umów, a przecież obszarów działania prawników jest dużo więcej? Wydaje mi się, że wynika to z tego, że po prostu mają dosyć tego, że mają ściany i pewne segregatory i widzą, że można to zrobić w modelu trochę bardziej paperless, czyli bez papieru i podpisywać również bez papieru i tak dalej. I wydaje mi się, że po pierwsze mają takie poczucie, że to jest coś dziwnego, bo jeszcze no, pamiętaj, że jesteśmy tutaj dwaj w takiej trochę jednak technologicznej bańce i zboczeniu, ale nadal ludzie robią tak, że na przykład odsyłają sobie mailem kolejne wersje wordowskie tego samego pliku, nie?
To ja wiem, że to już jest dla wielu z nas abstrakcja, bo pewnie pracujemy na jednym pliku gdzieś w jakiejś chmurze czy coś, ale nadal ludzie tak robią, że już nie wspomnę o tym, że i to widuję, że trzeba wydrukować komuś i uwagi nanoszone są po prostu odręcznie, nie? Więc i takie rzeczy się dzieją i na przykład jeżeli ktoś był na aplikacji i widział takie rzeczy, no to mówi sobie, no u mnie tak nie będzie, że ja będę odręcznie dopiski nanosił, tylko to jakoś tam zautomatyzuję. Mógłbym to zautomatyzować w najprostszy sposób, czyli włożyć to na jakąś chmurę, tak, i okej, ale może da się coś jeszcze, może da się do tego dodać podpisywanie, może da się do tego dodać jakieś katalogowanie, może da się to połączyć z portalem sądowym, może coś tam i nagle te perspektywy się rozszerzają i głębiej się na to patrzy i okazuje się, że z tego wynika po prostu coraz więcej możliwości, na które w pierwotnej wersji ta osoba nawet by może nie wpadła. Mnie to zawsze, szczerze mówiąc, rozczula takie rzucanie sobie nawzajem plików wordowskich, bo to jest zawsze konkurs na kreatywność, prawda? Jak te kolejne nazwy plików będziemy nazywać, tak, tak, tak. I tutaj tych szkół jest dużo, ja mam nadzieję, że kiedyś powstanie jakieś opracowanie na ten temat, jakie są różne szkoły nazywania tych kolejnych wersji plików, bo tutaj kreatywności nie ma granic. Finał teraz po poprawkach ostateczna, to jest moja ulubiona. Tak, tak, tak. Redline i Clean, ja bardzo lubię, jak latają takie dwie wersje obok siebie. I to jest też świetne przez cały proces. Słuchaj, porozmawiajmy trochę może o tej perspektywie polskiego LegalTechu, bo na slajdzie mamy informację o tym, gdzie ten LegalTech jest, które procesy są tak naprawdę bardziej wspierane i to myślę, że znowu jest potwierdzenie tego, o czym już sobie rozmawialiśmy, znaczy ten obszar dokumentowy, obszar umów jest zdecydowanie wiodący. Oczywiście na pewno nie zaskakuje nikogo obecność podpisu elektronicznego, bo z naszych doświadczeń to też jest najbardziej popularny obszar, jeśli chodzi o LegalTech. Przy czym bardzo często wydaje się różnym firmom, że w momencie, kiedy wdrożą podpis elektroniczny, to już mają bardzo dobrze zdigitalizowany proces związany z kontraktem. I powiedz, jak ty się na to zapatrujesz jako prawnik? Czy ty poza rozwiązaniami do podpisu elektronicznego korzystasz jeszcze z jakichś innych narzędzi kontraktowych albo zamierzasz z nich skorzystać? Tak, korzystam i jestem zdania, że mam nieuniknione tak naprawdę to jest. Znowu, ja może tutaj jak mantrę to powtarzam tą nieuniknioność, ale wydaje mi się, że byłoby to jednak najrozsądniejsze, żeby coś tutaj stosować. No zresztą tak jak mówię, w tej chwili żadnym sekretem nie jest to, w jaki sposób automatyzuję swoją pracę, bo wystarczy wejść u mnie na stronę internetową i znaleźć odpowiednią zakładkę, tak? Jeszcze i tak ona jest do dopracowania, bo ta strona wisi od stosunkowo niedawna, ale już pewien obraz tam można tego mieć, nie? Jasne. A powiedz, czy jaka jest właśnie, jak ty patrzysz na to, co widzisz na tych danych? To znaczy, czy to faktycznie odpowiada twoim doświadczeniom, czy może są jeszcze jakieś inne obszary, które nie są wymienione na tym wykresie, które ty postrzegasz jako takie, które są krytyczne z perspektywy czy to twojego działania, czy to z perspektywy działania prawników, z którymi rozmawiasz, z którymi się spotykasz? Nie wiem, czy to, o czym teraz powiem, w rozumieniu osób ankietowanych nie mieściło się w którymś z wspomnianych tutaj pojęć, ale mam wrażenie, że mocny nacisk też będzie trzeba prędzej czy później kłaść na wszelkie kwestie tajności. Tajności i w kontekście właśnie dokumentów, ale również w kontekście dostępów do jakichś określonych danych, do tego, że mamy możliwość, na przykład jeżeli zajmowaliśmy się RODO u klienta, to wiemy o nim naprawdę bardzo dużo, ale też tajności od takiej strony na przykład, że no jutro wchodzi przepisy o sygnalistach, które zobowiązują do tego, żeby tych sygnalistów, dla tych, którzy nie wiedzą, sygnaliści to są te osoby w organizacjach, które jakby mają możliwość i obowiązek w swojej ocenie zasygnalizować, że są jakieś nieprawidłowości w organizacji. No i od jutra w waszych organizacjach, jeśli jesteście częściami większych, no to trzeba tym sygnalistom zapewnić kanał do tego, żeby tego dokonali, tego zgłoszenia w sposób bezpieczny dla siebie, anonimowy. Więc to się na przykład pokrywa niejednokrotnie z rozwiązaniami typu blockchain, który właśnie tę anonimowość zapewnia i tak dalej. Więc nie wiem tak do końca, czy ankietowani o tym nie pomyśleli, czy też nie pojawiło się takie hasło do wyboru, czy też po prostu ono się mieści w rozumieniu osób ankietowanych w którymś z tutaj zawartych, może jakaś tam archiwizacja dokumentów przez te zrozumiana czy coś, ale wydaje mi się, że to też jest po prostu trend, na który warto zwracać uwagę.
Pewnie. Jeśli chodzi o kwestie kancelarii prawnych, tak jak mówiłeś, bliższa jest ci ta perspektywa, to wydaje mi się, że tutaj nie ma jakichś szczególnych różnic w zestawieniu z tym, jak patrzą na te działy prawne, czyli znowu podpis elektroniczny, automatyzacja tworzenia dokumentów, narzędzia do współpracy związane właśnie i ze sporządzaniem, i recenzowaniem umów, no i zarządzanie obiegiem, czyli w taki sposób kierowanie umową, żeby ona trafiła do właściwych adresatów, więc myślę, że to możemy sobie przez to przejść. Ciekawe jest z kolei bardzo, jak już jesteśmy bardziej przy automatyzacji umów, które widzimy, że są kluczowym zagadnieniem z perspektywy działów prawnych, no to tak jak powiedz mi, skomentujesz te dane dotyczące tych poszczególnych typów umów, które zgodnie z informacjami od ContractBooka są właśnie tymi, które najczęściej podlegają automatyzacji? Wiesz co, no tutaj akurat myślę, że nie ma co prawniczyć i to po prostu chodzi o to, że im umowa, przy umowie tutaj na wykresie, na slajdzie znajduje się większy procent, to tym bardziej jest to po prostu umowa częściej zawierana w organizacji. I najczęściej po prostu zautomatyzować chciałoby się, będąc, nie wiem, szukam jakiegoś tutaj ten, będąc sprzedawcą telefonów, najbardziej chciałoby się zautomatyzować umowę sprzedaży, jest to jasne. Będąc dużym podmiotem, elektrociepłownią, najbardziej chciałoby się zautomatyzować umowę o pracę, bo tam się mnóstwo tych ludzi zatrudnia. Trochę mniej, jak widać, jest z kolei na przykład NDA, czyli umów dotyczących poufności, bo to już niekoniecznie we wszystkich branżach ma miejsce, jest tak potrzebne. No a umowa o przetwarzaniu danych to również jest typ umów, który w pewien sposób może być powielalny i w mojej ocenie zautomatyzowany. Sam też takimi umowami się zajmuję i nie ma co ukrywać, że one jednak przynajmniej w jakiejś części są oparte na zbliżonych jakby rozwiązaniach, szablonach. No tylko znów one nie zawsze się przewijają albo nie każdy wpadł na to, że i ona jest taka umowa możliwa do zautomatyzowania. Więc wydaje mi się, że tutaj po prostu w zależności od w ogóle niepowiązanej z prawem, tylko absolutnie najpotoczniej rozumianej popularności umów, te procenty są w tej, a nie innej kolejności. To teraz może parę słów o tych nowych technologiach w pracy prawników i działów prawnych, chociaż trudno powiedzieć o tym, że zaczynamy z czymś nowym, bo tak naprawdę od godziny kręcimy się w okolicach tych tematów. Natomiast myślę, że bardzo fajna informacja, jak już jesteśmy trochę bardziej wysokopoziomowo, już przeszliśmy przez te kwestie związane z automatyzacją, to teraz trochę o sztucznej inteligencji. No i właśnie, według raportu Legalisa 1/3 prawników przyznaje, że korzysta lub zetknęła się z tymi narzędziami. I powiedz, czy to jest dużo, czy nie dużo? Jak ty patrzysz na te dane? Widzisz, to pytanie tutaj twoje jest, że dużo i trudno powiedzieć dużo w porównaniu z czym, nie? Jest to dużo w porównaniu z tym, jakbyśmy zadali to pytanie pewnie 3 lata temu. Jest to mało w porównaniu z tym, że 1/3 to nie jest 100%, nie? Więc zależy, gdzie w którą stronę to jakby pójdzie, tak? Więc do czego porównujemy, tak? Natomiast no, mi się wydaje, że jest to liczba nie taka zła. Wstydu chyba nie ma. Moja ocena w porównaniu z innymi na przykład krajami jest taka, że Polska nie jest jakoś tak ultra do tyłu, jak chodzi o legal tech. Wyście chyba też mieli okazję do takich porównań, bo jak dzisiaj wspomniałeś o miejscu takim jak The Hard, to ja pamiętam, że brałem udział w takim jakby prezentacji projektów zbliżonych do waszego i wy też tam braliście udział i wówczas też na przykład awokado było i tak dalej. No i nie wypadaliśmy jako Polacy jakoś tak tragicznie, że tak powiem w tym kontekście, więc wydaje mi się, że jest to liczba spoko i tylko chciałbym komentować tak, że jest spoko i oby się zwiększała, no bo jak pytasz, czy jest dużo, czy mało, to zależy z czym porównać, nie? Jasne, ja też raczej bym patrzył na to optymistycznie, tak? Znaczy, że już 1/3 prawników zetknęła się z tymi narzędziami. No a wiesz, ja mam też taką obserwację, która dla niektórych bywa zaskakująca i to mnie też trochę zajęło czasu, żeby do takiego wniosku dojść. To znaczy, jak my sobie zaczęliśmy przekładać umowy na język programowania po to, żeby je implementować, takie zanim mieliśmy kreator szablonów w Pergaminie, to doszliśmy do wniosku, że język programowania jest dużo bliżej języka prawniczego niż języka naturalnego. I przez to ten język prawniczy jest bardzo często taki kwadratowy, ale to jest w pewien sposób jego zaleta, bo jak chcemy przekładać umowy właśnie na język programowania, chcemy automatyzować ten proces, to jest nam dużo łatwiej niż na przykład z językiem naturalnym i z jego analizą. No to jest to trochę samo ma się, to tak samo wygląda za jajem.
To tak samo można tutaj wprowadzić kolejne pojęcie, które może byłoby dla nas tematem na inne spotkania, już jak, że tak powiem, wdrażamy uczestników takie pojęcia, no to może przyda się też law as a code, czyli prawo jako kod, które wynika trochę z tego, o czym powiedziałeś przed momentem, że język naturalny jest trudniejszy do przekształcenia w język programowania. Natomiast język prawniczy, który jest precyzyjny, w którym konkretne słowo znaczy to i tylko to, w którym synonimów jakby w zasadzie nie ma, jest dużo bardziej stworzony do tego i no, znam osoby, które są zdania, że docelowo ten kod, że prawo będzie można skodzić, że tak powiem. Oczywiście. Słuchaj, tutaj kolejne dane i myślę, że one też są budujące, tak? To znaczy zgodnie z tym raportem Legalisa, aż 74% prawników zgadza się z opinią, że sztuczna inteligencja nie zastąpi ich pracy. Więc to wydaje mi się, że to jest jednak wiąże się z dobrym rozumieniem tego, na którym etapie my dzisiaj jesteśmy, jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji i że ta sztuczna inteligencja raczej wesprze prawników niż ich z tego wyprze. Powiedz, jak ty zapatrujesz się na tę ostatnią daną, tak? To znaczy, że to częściej prawnicy kancelaryjni wyrażają taką opinię niż pracownicy działów in-house. Ciekawe pytanie, które mi zadałeś, czemu tak może być? Może dlatego, że rzeczywiście w tych działach in-house jest pewna większa powtarzalność ich pracy i z tego powodu są zdania, że więcej rzeczy jest tutaj w ich zakresie do zautomatyzowania, aczkolwiek to jest moja teza, która może być zupełnie niesprawiedliwa, bo ja nie mam styczności z działami prawnymi i być może jestem dla nich teraz nie fair, gdy mówię, że ich robota jest bardziej jakby powtarzalna, a kancelaryjna jest może bardziej różnorodna, że tak powiem. Natomiast no to jest moja na ten moment szybka teoria, z czego to może wynikać. Mimo wszystko nie zdajemy sobie sprawy, co zostanie wynalezione w ciągu 3-8 lat i też trzeba mieć taką perspektywę, że w coraz bardziej kreatywnych rzeczach zostaniemy wyręczani, jeśli nie zastępowani przez technologię, tak? W książce Richarda Susskinda dotyczącej właśnie przyszłości zawodów, nie tylko prawniczych, pojawiają się takie tezy, że no coraz bardziej jest możliwe, że również ta praca kreatywna, no przecież już teraz da się kupić sztukę stworzoną przez sztuczną inteligencję, już teraz da się wierszy tego typu posłuchać. Mam o tym u siebie wpis na blogu, jak nie zapomnę, to zaraz dam linka, albo dobra, nie będę tutaj spamował w międzyczasie. W każdym razie mam całą analizę na temat tego, jak wyglądają prawa autorskie do wytworów sztucznej inteligencji, więc myślę, że też może być dla naszych odbiorców to ciekawe. I docelowo tak naprawdę coraz częściej i te rzeczy, o których teraz by nam przez myśl może nie przeszło, będą również automatyzowane. W tej książce pojawia się też taki fajny cytat i myślę, że też może stanowić dobre domknięcie tego wątku. A cytat ten brzmi: przyszłość już nadeszła, tylko jest jeszcze nierównomiernie rozłożona. Więc my już właściwie operujemy w przyszłości, tylko akurat na tych obszarach bardziej, mniej, ale to już się dzieje. To nie będzie tak, że z dnia na dzień nagle te automaty nas wyręczą, tylko to się dzieje pomalutku. Najpierw było wielką sensacją, że komputer wygrał w szachy. Potem okazało się, że wygrał w Go, która jest grą wymagającą jeszcze większej kreatywności. Potem się okazało, że komputer był w stanie wygenerować obraz taki, jakby namalował Picasso i tak dalej, i tak dalej. No więc te granice pomału są przekraczane i my dzieje się to dla nas niepostrzeżenie, bo my w międzyczasie robimy, że tak powiem, swoją bieżączkę, ale przyszłość nadeszła, tylko jest jeszcze nierównomiernie złożona. Pozwól, że powoli gdzieś będziemy domykać klamrą. Jeszcze mamy parę slajdów, które pewnie chcielibyśmy pokazać, ale już starajmy się ograniczyć to do jakiegoś tam rozsądnego minimum komentarzy do tego. Myślę, że trochę to jednak bardzo budujące dane na tym slajdzie, prawda? Czyli tak. Że jednak trzykrotny wzrost wydatków na technologię i planowane 50% automatyzacji procesów prawnych znowu z danych z Gartnera. Teraz trochę informacji o tym, o czym sobie rozmawialiśmy, tak? To znaczy już, że automatyzacji tych procesów kontraktowych, które często są utożsamiane z podpisem elektronicznym, więc jak widać. No właśnie, tak jak mówiłem, nie? Dokładnie, jasne. Czyli po pierwsze, najważniejszy obszar legal tech, podpis elektroniczny, a to przecież tylko jeden z elementów procesu kontraktowego, no ale oczywiście już widać, że coraz więcej prawników też rozumie inteligentne kontrakty. I może dosłownie parę słów z Twojej strony, czym te inteligentne kontrakty są?
No to jest pewna automatyzacja umów również, tylko z innej strony, w której nawiązujemy jakąś relację prawną, ale powiązujemy ją z programem komputerowym. Umowa jest jednocześnie programem komputerowym i w momencie spełnienia na przykład jakiegoś warunku ten kontrakt zaczyna się uruchamiać albo w momencie jego niespełnienia, więc jest uzależnienie od na przykład, nie wiem, kursu walut, od tego, czy statek wypłynął z Etiopii, jest uzależnienie tego, czy umowa się rozpocznie, czy biegnie, nie wiem, termin przedawnienia i tak dalej. Połączenie, smart contract to jest połączenie programu komputerowego z umową, który daje większe możliwości umowie, bo jednocześnie jest właśnie powiązany z jakimiś okolicznościami. Łatwiej jest w kontekście warunków, łatwiej jest w kontekście wzajemnej weryfikacji. Jasne. Ja myślę, że sobie już odpuścimy kwestię omawiania przykładów wdrożenia pergaminu. Może tak na koniec bardzo wartościowa informacja dla wszystkich tych z Państwa, którzy chcieliby przeprowadzić taki proces cyfrowej transformacji we własnej organizacji. To dosłownie bardzo krótko o tym, jak powinien wyglądać taki modelowy proces, bo my mamy takie doświadczenia ze swojej strony, że bardzo często chcemy coś zmienić w organizacji, ale nie wiemy, w jaki sposób to zrobić. I może dosłownie parę słów o tym, jak naszym zdaniem to powinno wyglądać. Więc po pierwsze należy wyjść od tego, żeby ten proces zmapować, tak? Znaczy musimy sobie uświadomić, gdzie my mamy problem i czy na pewno ten problem występuje w organizacji i w jaki sposób spróbować ten problem zmierzyć. W jaki sposób go zmierzyć? Najlepiej zestawiając to z tym procesem idealnym. Tak, czyli zastanowić się, gdzie mamy problem, jak miałoby to wyglądać, gdybym miał czarodziejską różdżkę, jakich efektów też bym oczekiwał, prawda? Trzeci element to z kolei przejrzenie tego landscape'u dostępnych narzędzi i tutaj musimy wziąć pod uwagę kilka tematów, ocenić ich bezpieczeństwo, ocenić, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o ten etap powdrożeniowy, porównać koszty i możliwości wdrożenia, czy chcemy na przykład rozwiązania chmurowego, czy chcemy rozwiązania on-premise, następnie określić i zarezerwować zasoby na to, żeby faktycznie to zrobić, ocenić kompatybilność, znaczy czy to narzędzie, które chcemy wdrożyć jest, może zostać zintegrowane z tymi narzędziami, które już dzisiaj mam w organizacji, określić sobie dokładnie tę ścieżkę dojścia, no bo często tutaj mamy do czynienia z czymś takim jak proof of concept, prawda, czyli takim prototypowaniem tego ostatecznego rozwiązania, które takim małym testem, który pozwoli nam ocenić impact biznesowy i dopiero potem przejść do wdrożenia produkcyjnego, no i na końcu mamy wdrożenie. My się bardzo chętnie tą prezentacją podzielimy, żebyście Państwo też ta wiedza gdzieś poszła dalej i została w Państwa organizacjach. Ja jeszcze tylko na koniec parę słów, bo jeśli Państwa interesuje kwestia tego, jak będzie ewoluował proces kontraktowy, w którym kierunku będą szły umowy, jak ta automatyzacja może wyglądać i czy tej automatyzacji powinniśmy się bać, czy raczej traktować ją jako coś, co wreszcie nas wyręczy z tego, czego najbardziej nie lubimy, to już ukazał się, czy ukaże się, już ukazał się, przepraszam, jest już link, dzisiaj ukazał się nasz e-book dotyczący właśnie zatytułowany umowy dziś i jutra i w jaki sposób zarządzać danymi, a nie dokumentami i myślę, że warto się z tym e-bookiem zapoznać, zwłaszcza, że do końca roku mamy jeszcze otwarty dostęp, więc nieodpłatnie możemy tego e-booka ściągnąć i się z nim zapoznać. Parę słów o naszych źródłach, które dzisiaj stosowaliśmy. Oczywiście, jeśli tylko będzie to możliwe, to prześlemy naszą prezentację wszystkim z Państwa i wiem, Tomku, Ty jeszcze na koniec prosiłeś mnie o chwilę dla Ciebie. Pewnie masz na myśli, że napisałem książkę. To już zdążyłem wspomnieć też w międzyczasie i widzę, że tutaj w czacie też się link pojawi, więc zachęcam Państwa po prostu do tego, żeby zapoznać się, a może sobie zamówić u Mikołaja, albo może sprezentować komuś z Mikołaja po prostu książkę moją Interneta Prawo, w której jest mowa o tym właśnie, jak w tych relacjach naszych jako prawników z tym internetem sobie poradzić i jest to napisane w luźny, lekki sposób. I już dużo dobrych recenzji ta książka zebrała, mimo że jest na rynku od tygodnia, może dwóch, także może i Państwu w oko wpadnie. Linka już widzę, że nasi organizatorzy podrzucili w czacie, także zapraszam do zakupu, będzie mi bardzo miło. Super. Ja jeszcze w takim razie przejdźmy do tego etapu pytań i odpowiedzi. Domyślam się, że już część z Państwa musiało nas opuścić, ale bo zaraz będzie musiała, natomiast bardzo chętnie odpowiemy jeszcze na pytania. Ja ze swojej strony też Państwa zapewnię, że jeżeli ktoś musiał wyjść wcześniej, to będzie też miejsce na to, żeby te pytania zadać nam po dzisiejszym webinarze, bo już trochę wyszliśmy poza te ramy czasowe, które sobie przyjęliśmy. W międzyczasie krótka ankieta dla pozostałych z Państwa dotycząca właśnie automatyzacji umów. Czy w międzyczasie mieliśmy jakieś pytania?
Albo jeśli nie mieliśmy, to to jest jak najbardziej dobry moment na to, żeby te pytania zadać. Chyba nie ma. Tak, wydaje mi się, że ze względu na to, że wyszliśmy już poza ten zamierzony czas, to pewnie te pytania, jak zwykle po naszych wydarzeniach, będą się pojawiać na naszych skrzynkach po wydarzeniu. Więc mam nadzieję, Tomku, że też możemy Państwa zapewnić, że gdyby takie pytania się pojawiły, to Ty również chętnie postarasz Jasne, się na nie jasne. Postaram odpowiedzieć. się tutaj pomóc, absolutnie. To dziękujemy jeszcze raz Państwu za uwagę, za cierpliwość. Przepraszamy za to wyjście poza ten zamierzony czas, ale mamy nadzieję, że to, o czym dzisiaj sobie opowiedzieliśmy, będzie wartościowe. O, i mamy pytanie na czacie, na ile zagraniczne narzędzia do analizy umów analizują język polski. Pozwól, Tomku, że ja może w jakiś tam sposób o ten temat zahaczę, bo my w Pewnie, Tygodninie pewnie. też mamy taką część służącą do analizy umów i to jest bardzo dobrze zadane pytanie, bo oczywiście jeśli chodzi o kwestie korpusów języka, to one są inne dla języków innych niż język polski. Natomiast ja powiem, w jaki sposób my budujemy swoje narzędzie, bo może to będzie interesujące. Że my korzystamy z takiej biblioteki DeepPavłov, która jest przeznaczona dla języków słowiańskich po to, żeby tę analitykę umów zautomatyzować. Natomiast bardzo trudno jest przejść z języka angielskiego na język polski firmom, które bazowo działają na języku angielskim, ale z kolei, kiedy my będziemy przechodzić na analitykę w języku angielskim, to nam będzie dużo łatwiej, bo jakby my korzystamy z takiej subbiblioteki, która jest oparta na takiej szerszej, wielkiej bibliotece z korpusami językowymi Google'a, uczonej na Wikipedii, więc to jak najbardziej ciężko jest implementować narzędzie zagraniczne do polskich umów, ale myślę, że w przypadku takich narzędzi jak Pergamin będzie dużo łatwiej przejść z języka polskiego na język angielski czy inne języki zagraniczne. Tomku, mógłbyś trochę powiedzieć, bo jest kolejne pytanie dotyczące Office 365 i tego wsparcia przy automatyzacji umów. Jak ty na to o ile się patrzysz? O ile wiem, przyznam wprost, że nie korzystam, ale o ile wiem, jest tam narzędzie Process Advisor, które pozwala na pewnego rodzaju automatyzowanie i zorientowanie się, że jeżeli tutaj nastąpiła jakaś procedura, no takie trochę, może nie jakaś szaleńcza sztuczna inteligencja, tylko if this then that, jeśli stanie się coś jakiegoś, to nastąpi coś innego, więc jest to do zrobienia. Natomiast tutaj widzę już dalsze pytanie, czy compliance tab jest w Office, to przyznam szczerze, że nie wiem, to byście chyba musieli zaprosić po prostu przedstawiciela kogoś z Office'a, bo ja jestem zwykły prawnik z Gdyni, który po prostu z tymi narzędziami trochę się więcej styka na co dzień, ale no nie jestem tutaj jakimś ambasadorem Office'a. Ja, jeśli chodzi o compliance tab, to też nie jestem w stanie odpowiedzieć, natomiast mogę odpowiedzieć, dlaczego w ogóle powstał Pergamin i jakie są ograniczenia związane z Office'em. Znaczy oczywiście w Office'ie da się zrobić wszystko, tak? Znaczy jak odpowiednio dużo czasu na to poświęcimy, to da się tak samo jak da się pisać gry w Excelu. Natomiast pytanie, czy właśnie ten koszt czasowy, który z tym związany jest adekwatny do tego, jakie korzyści z tego mamy. I my z kolei jako narzędzie właśnie umożliwiamy prostsze budowanie automatyzacji, to takiej automatyzacji, która nie opiera się tylko na tym, żeby dane biznesowe zostały przerzucone z jednego miejsca w drugie, czyli takiej korespondencji seryjnej, ale właśnie, żeby można było w umowach zaszywać warunkowość, tak? Znaczy zależnie od tego, z jaką sytuacją mamy do czynienia, można włączać określone moduły, nie tylko można je włączać ręcznie, ale poprzez integrację z takimi systemami typu klasy CRM, one mogą się włączać same i umowy mogą się draftować same i to naprawdę nie jest wizja science fiction. Już niektórzy nasi klienci korzystają z pełnej automatyzacji, dowiadują się o tym, że jest umowa z klientem w momencie, kiedy ta umowa została już przez klienta podpisana, czeka na podpis ich strony, a cały proces jest zautomatyzowany. Chyba nie ma pytań już. Tak, oczywiście jak znowu ponownie z uporem maniaka bardzo chętnie odpowiemy na te pytania, jeśli się pojawią, a widzimy po liście uczestników, że już coraz więcej z Państwa musi nas opuszczać, także zmierzamy do końca. Jeszcze raz piękne dzięki, Tomku, za dzisiejszy webinar. Dziękujemy Państwu i to na pewno nie będzie ostatni z całej serii, nie tylko dla prawników. Do zobaczenia. Do zobaczenia.